dzisiaj taki ten sylwestrowy drink z, też z energetyka. Jak to miał być? Aha, najpierw wódeczka. Bardzo dobra czarna żubrówka. Najlepsza wódka z takich niedrogich polskich wódeczek, to jest coś pięknego. Coś pysznego. I robimy tak. Na oko, według uznania, najlepiej nie za dużo od razu na tego pierwszego drinka. Nie dawać sobie za dużo wódki, żeby się po prostu nie zrazić. I tak, no i energetyki są przygotowane tak, normalne energetyki są do drinków, a na drugi dzień są te energetyki after coś tam, after alcohols, no z tymi jakimiś mikroelementami, także na dzisiaj to idą do drinków te klasyczne energetyki, normalne. Także zdrówko w tym nadchodzącym nowym roku, żeby było wszystko dobrze, wszystko ok. No, całkiem fajny. Wyszedł bardzo, bardzo przyjemny, wdzięczny smak. Pyszny, naprawdę. Polecam takie dwójeczki. I nie przejmować się w ogóle takim gadaniem, że to jest niby niezdrowe, tak dalej. Bo zdrowe albo niezdrowe jest tylko to, tak naprawdę, co sobie ludzie, co sami sobie jak gdyby wmówią i w co uwierzą. Dobry, dobry. Pyszniutki. Dobra. Ja tam się zajmuję jeszcze jakimiś tymi drobnymi rzeczami, bo dzisiaj jeszcze planuję coś tego. Coś porobić w tego Sylwestra. Prawdopodobnie wyskoczy sobie gdzieś tam na górę. Myślę, że zobaczymy, czy dam radę, ale tak coś podejrzewam. Dawno nie byłem na Ślężym, a w Sylwestra na Ślężym to już bardzo dawno. O, dobry, dobry. Ale tak już pod koniec, że jest na pograniczu, że tej wódki mogłoby być troszeczkę mniej, to by był wtedy by był taki po prostu jak napój, bez żadnego posmaku alkoholowego. Ale w sumie jak dla mnie to on nie jest zły, bo znowu jak gdyby w ogóle tego nie czuć było alkoholu, to by było takie, kurczę, takie słodkie jak syropek jakiś. A ten posmak jest taki właśnie, że dodaje takiej właśnie ciekawej nutki smakowej. Humorek jeszcze wiadomo, że jeszcze się nie robi, bo jest za wcześnie. Nie tak szybko, to nie jest tak hop-siup. No ale tak, no czuję się, że tak bardzo fajnie, przyjemnie to wchodzi. Super, super. Także polecam takie drinki. I to na ten moment by było wszystko z mojej strony. Do zobaczenia później. Na razie.